Lecimy dalej z Danganronpą. Pod koniec czwartego rozdziału było trochę ciekawych rzeczy. Między innymi dowiedzieliśmy się o 16 uczniu. No i jeszcze tam była jakaś grafika z kolejnymi zwłokami. Nie wiem, czy to był ten 16 uczeń. No i tutaj da się zobaczyć alternatywne zakończenie, takie udawane zakończenie. To sobie je dzisiaj zdobędziemy. Lisiasty, powiesz mi, kiedy to będzie? Mówiłeś, że to będzie w trakcie triala, nawet mówiłeś, co mam wybrać, ale przypomnij, jak już będzie ten moment, ok? Nikt tutaj nie został, no to wychodzimy. Zobaczmy, co się otworzyło, bo chyba powinno być kolejne piętro. Moment, gdzie są schody? Muszę najpierw... No tędy nie przejdę. Muszę najpierw przejść tutaj. No tak, piętro bardzo się różni od wszystkich innych. Co tutaj mamy? No są po prostu sale lekcyjne. Sobie je odwiedzimy, ale pewnie nic tutaj nie będzie. Jakiś krowi wzór. O, a tutaj zebrzy wzór znowu. Gdzieś tutaj jest 16 uczeń. Ojej, strzelnica. Wygląda jak idealne miejsce na morderstwo. A, jeszcze coś, tak? Thank you.
tutaj, popatrzcie na to, jakoś dziwnie to wygląda. Jakby ucinało kawałek roślinki, czy coś takiego? Jeszcze nie wszystko. Jeszcze coś? To wszystko. No dobra. Okej, to jest to samo miejsce. Jakoś mnie zmyliły te ikonki. Myślałem, że kwiatki, czyli... No, tam były te roślinki, drzewa. O, albo nie wiem, ktoś zostanie zjedzony przez coś takiego. Kto wie, kto wie. O Jezu, się go wystraszyłem. Okej, jak dotkną tego kwiatka, będą podekscytowani, wow, i w ogóle. O! Może jeść papier, plastik, a nawet ludzi! O! Składzik na narzędzia. No, czemu musisz wszystko dokładnie oglądać? Co, doniczki chcesz obejrzeć? Diamentowy kilof, najlepszy. Okej, to jest do spryskiwaczy. Aha, panel jest zablokowany, więc nawet jeśli chcesz, to nie możesz tego zmienić. Wyłączają się o 7:30 każdego poranka. Wszystko? Jeszcze nie. No, po prostu kamera. Nic takiego. O, kurnik. Kokoszki. Ojej. To kurczak, nie ma żadnej drugiej formy, ani nic. Okej, jest tutaj dokładnie 5 kurczaków. Ło, za każdym razem, kiedy pojawia się cyfra 5, to dobry omen.
zawiera tajemnicę kosmosu. To cyfra mocy. No dobra, co tam jeszcze zostało? No hej. Krzysztof, jak w Zeldzie, tak? Wow. Naruhodo. Okej, zostawił ten pokój w takim stanie, w jakim go znalazł. Czyli tak było? Od samego początku? To dopiero nieciekawy widok. I w ogóle po raz pierwszy krew jest, no, rzeczywiście czerwona, a nie ocenzurowana fioletowym takim świecącym wręcz kolorem neonowym. I ostatnia sala. Zamknięta. Okej, czyli zauważyła. Nie ma czegoś, co jest na innych piętrach. Nie ma żadnych schodów, rzeczywiście. Czyli to jest już chyba sama góra. Zazwyczaj, z tego co pamiętam, każde nowe piętro było wykorzystywane do morderstwa. Więc w takim razie, co będzie w szóstym? W jakimś już znanym miejscu? O kurde.
Sorry. Ayashizu? A po prostu sobie wzięła. O kurde, ale to miłe z ich strony. Chcą, żebyśmy to my mieli ten nóż, bo nam po prostu ufają. Wow. Lisiasty, dla mnie, jeżeli tylko da się wymaksować mapkę, wyczyścić wszystkie znaczniki, to spoko. Jeżeli byłyby przy tym jakieś osiągnięcia, które da się pominąć, no to trudno. One nie są dla mnie aż tak ważne. Skoro Byakuya ma aż taki wpływ na Toko, to może jej po prostu niech powie, żeby się nie zmieniała w Genocide Jill. Może to by zadziałało. A czy to już wszystko? Tak, zginęło tam dużo osób w tej sali najwyraźniej. Nie wiadomo kiedy. No to może, nie wiem, licznik osób powinien być na minusie. Skoro nie byli wliczani ci, co nie żyją. Szczerbatek, zachęcam do odzywania się, bo ty zawsze przesiedzisz cały live, ale nic a nic z nami nie rozmawiasz. Nie no, wiadomo, że tam chodzi o jakieś inne wydarzenie. Z kim jeszcze nie pogadałem? Dobra, jeszcze raz po kolei. A, no tak, tutaj. Wow. Robi się coraz dziwniej z każdym rozdziałem, z każdą chwilą. Ooh.
Soria nebe. Ne. Soreba. Tożsamość Kyoko. No tak, naprawdę nie powiedziała? W czym jest taka dobra, jaka jest jej specjalność? Ło! Ona nie może powiedzieć. To nie tak, że nie chce, tylko nie może. Nie pamięta. Jak będzie jakiś temat, w którym mogę się udzielić, to będę mógł się udzielać. Szczerbatek, tak zazwyczaj bywa. Lisiasty mówi, że chce zagrać Wiedźmina i Fallouta 4, ale zniechęcają go pomijalne osiągnięcia. A co was odtrąca w grach? Mnie osobiście długość gier. Na przykład, Wiedźmin. O, chociażby Wiedźmin, to jest bardzo długa gra. Jeżeli... Jak to ja bym chciał zrobić wszystkie znaczniki, to przecież mi to zajmie jakieś 150 godzin podobno. Dlatego nie jestem fanem RPG-ów. Masaka. No jeśli ja miałbym grać w Wiedźmina 3, to ja grałbym na najłatwiejszym, żeby po prostu walki były klikaniem. Z tego samego powodu w Bajonetę grałem na łatwym, żeby po prostu mieć widowisko, ładne do oglądania walki, ale żeby w ogóle przy tym jakoś nie kombinować, tylko sobie klikam dwa przyciski na przemian, no i te walki się tam robią. Ładnie wszystko wygląda, dlatego jak kiedyś będzie maraton z Devil May Cry, to prawdopodobnie też na łatwym. Też innym powodem dlatego jest to, że ja dużo gier przechodzę w ciągu roku. Jeżeli chcę to wszystko ogarnąć, to na łatwym, żeby w miarę sprawnie to wszystko szło. Tym bardziej, że z drugiej strony staram się pokazać jak najwięcej gry. Więc to nie tak, że po prostu przejdę robiąc same misje fabularne, jeżeli to jest gra z otwartym światem, tylko robię co tylko się da, żeby pokazać grę w całości. Na tym polegają walki w Wiedźminie, Lisiasty? Ja wiem jedynie, że w pierwszej części Wiedźmina walki były trochę rytmiczne. Trzeba było
Tak, nie wiem, ten przycisk w odpowiednich momentach wciskać. Ale podobno poboczne misje są o wiele lepsze od głównego wątku w Wiedźminie III. Chciałbym kiedyś zagrać Wiedźmina, ale no to cały maraton zrobić na live'ie. Więc no trzeba by się najpierw przemęczyć przez stare części. Zazwyczaj nie mam problemu z archaicznością gier. Nie. Ale dużo osób jednak mówi o tym, że no właśnie ten pierwszy Wiedźmin już jest jednak trochę przestarzały. Okej, lisiasty. Ukradła klucz. W kształcie Monokumy. Co? Z pokoju dyrektora? Zamek był popsuty. Okej, Sakura to zrobiła dla nas. No tak, napisała w tamtej ostatniej notatce: nie będę po prostu leżeć i umierać. Pokonam cię. Szczerbatek, mówisz o Wiedźminie III, tak? Ciekawe, czy Cyberpunk wyjdzie w tym roku, bo jednak maszyna ruszyła. CD Projekt powiedział, że będzie na E3. Ostatnio na kanale Sony bodajże pojawił się jakiś film z Cyberpunka. Więc coś jest na rzeczy, no. No dobra, ale wracając do gry, co się tutaj dzieje? Sobie gdybają, czy tamten 16 uczeń nie może być przypadkiem mastermindem wszystkiego. そうね。
demo. Ne. Ne. さあ、じゃあ、苗木くん。じゃあね。Ojej, co on z tym ma? Znowu jakieś insynuacje. Klucz i coś jeszcze? W sensie, czemu tu jest cenzura? A, dlatego. Bo to sekret. Co to? Co? Zemsta Sakury, gra, na którą czekał cały świat. Oczywiście, jeśli wystarczająco dużo osób kupi Danganronpę. Więc kup kopię sobie i swoim znajomym. Co? Ha, ta super stylowa gra została anulowana w trakcie tworzenia? Ale będzie wznowiona, jeśli Danganronpa się dobrze sprzeda. Musicie ją polecić swoim znajomym. Co to było? Czy to była jakaś rzeczywista zapowiedź? Czy to był jeden wielki żart? Lisiasty, zobacz, czy u niego było na gameplayu. A, i tutaj się zaczyna już drugi odcinek, tak? Może pominąłeś, lisiasty? Dlatego chciałem, żebyś sprawdził. Nie wiem, może dosłownie niedawno to wprowadzili,
tę cutscenkę, no ale skoro mówisz, że u niego też było, no to nie, nic z tego. A może lisiasty? Poszukaj może jakichś informacji o Sakura Revenge. Lisiasty, ile trwa drugi odcinek? Czyli gdzieś się zapodziała, co? Czas wolny. Chodźmy w takim razie do... No do kogo? Nikogo nie ma! Nigdzie! O! Są w ogrodzie. Lisiasty, czekasz, aż w sierpniu zagramy w Shenmue 3? No, moment, to jest przecież... Ach... Znaczy, to też jest to ogród i wiem, nawet bardziej ogród niż tamta lokacja. Czemu nie wiesz? Ej, to jej damy. Lisiasty, fajnie będzie, przestań!
idziemy dalej do... nie do łazienki, tylko do Toko. Lisiasty, ale pamiętaj, że w Shenmue tylko kawałek gry i to no w sumie nieduży. To była ta nudna praca. Tak to myślę, że będzie fajna historia. Damy jej kolejny taki strój. Skoro tamten jej się podobał. O nie, 3 dni myślała, co robić na pierwszej randce i wymyśliła po 3 dniach, że pójdą do kina. O nie, to wszystko okazało się tylko zakładem, który przegrał.
前ら、おはようござ、さて。A, szukamy dowodu póki co. To... No to gdzie jeszcze? Ło! Nic nie ma w środku. Okej, okay, czyli rzeczywiście coś się stało. I pyk, już na miejscu. Wow, wow, wow. Mone sore, mite no tori da be. Bunkai shite na. Demo sore tte Monokuma da. Ale jak? Przecież atakowanie Monokumy jest zabronione. Aha, po prostu leżał. Okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale czemu leżał? O co chodzi? Przecież to jest, no, nietypowe. Sumari.
して。Ciekawe, kto dzisiaj umrze. Czy to jest jakaś bomba? A, sensor jest wyłączony w tym momencie, zapomniałem powiedzieć. Kurde, naprawdę chcą zlać zasady? Się nie boją? Co? Co? Ciało w ogrodzie? Nanta to? Oj. Czy to będzie Kyoko? Nie. Chociaż, nie wiem, może zdejmie maskę i się okaże, że to ona.
Dobra, kto to jest? No zdejmijcie maskę temu komuś. No i przez tę samą osobę Makoto został zaatakowany. To jest ten sam nóż, który my mieliśmy. Okej, dobra, zdjęła maskę. O! Co tu się wydarzyło? To tak naprawdę to nie było prawdziwe ciało? Okej, czyli nie dowiemy się, kto to był, co? A, w takim razie nie wierzę, żeby to była ona. Chcą po prostu, żebyśmy tak myśleli. Okej, dobra, czyli to nie ona. Ale w takim razie, no kurczę, o co będzie śledztwo? W sensie, no ta 16 osoba, czy ona się zaliczała do... No, czy 16 osoba zaliczała się do naszej 15? Hej! Oj, ale na kolejnym live'ie to już mam nadzieję wszystko się wyjaśni. O nie! Zapomnijcie o niej!
No dobra, to jest zupełnie inny klucz w takim razie. Ale to już wiemy. Ojej, dobra, lecimy pootwierać wszystkie drzwi, które wcześniej były zamknięte. No ale nie pasuje. Lisiasty, czy ty możesz mi powiedzieć, jakie pokoje jeszcze były zamknięte? To było otwarte. Czy to było otwarte? O, okej. Makoto mi powie. No dobra, nie pasuje. No nie wiem, pewnie się okaże, że nigdzie nie będzie pasowało. Albo gdzieś na samym końcu. W sumie ma kształt, jakby pasował do centrum danych. Ojej, mówiłem. No to co, pewnie znajdziemy potem pozostałe klucze, czy coś takiego. Przynajmniej niektóre. Lisiasty, będzie tak, że otworzymy wszystkie pozostałe drzwi? To żaden spoiler, więc śmiało możesz mówić. No to kim była ta osoba? W sensie te zwłoki. Czemu przy nich był ten klucz? Jeszcze Kyoko ma kolejny klucz. To będziemy znajdywać po kolei klucze jak w rezydencie.
Dlaczego zakładają, że Mastermind nie żyje? Czemu to miałby być Mastermind? No bo ma ten klucz po prostu. Kyoko ma klucz z Monokumą, no i jakoś Mastermindem nie jest. O nie, tak się zawahałem. No okej, czyli po prostu widzi ich kamera, która jest tam u góry, tak? I co? Co to będzie? Na każdym kanale byli po prostu oni. Skąd on się tu wziął? O nie, to było całkiem dobre, co powiedział. Bo tutaj mówią, hej, powinieneś być martwy. No i Monokuma im w sumie słusznie powiedział, dlaczego miś powinien być martwy? To wy powinniście udawać, że nie żyjecie, kiedy widzicie niedźwiedzia. Ta gra śmierci jest, no, po prostu wyświetlana na całym świecie. Tak, powiedział ten rozczochrany, tak, nadal nie pamiętam jak ma na imię, no że już dawno ktoś by próbował ich uratować, no i Monokuma powiedział, a może próbował?
体が発見一定の自由時間な。Moment, dlaczego dopiero teraz był ten komunikat? Czyli tamto to nie było ciało, skoro nie było komunikatu? To kto odkrył ciało? Dwie osoby muszą je znaleźć, tak? W takim razie kto? No, Kyoko? Ale czy wszyscy nie są tutaj przypadkiem? Lisiasty, nie pa- no na pewno więcej niż jedna, tak? No ale wcześniej byłby komunikat. No to ktoś musiał zobaczyć ciało. Tamare. No to, no jednak chodzi o to ciało, które eksplodowało? Przecież, dlaczego z takim opóźnieniem był ten komunikat? Przecież to się kupy nie trzyma. Przecież była nawet sprawa dotycząca tego, że komunikat był później niż coś tam. No a teraz jest z opóźnieniem tak po prostu. Lisiasty, powiedz mi, czy to też będzie wyjaśnione? Lisiasty, mówisz o tym miśku, którego rozkręcili, tak? Okej, sztuczne paznokcie. Czyli to nie musi być dziewczyna? No i no, tatuaż, halo. Czy ta sprawa była dla ciebie prosta, Lisiasty? Najtrudniejsza. O! To co miałeś na myśli z tym, że zgrywał martwego? Co to jest? Thank you.
No, no tak, lisiasty, no wiem. Ale nie mówię o Monokumie jako miśku, tylko o Monokumie jako sprawcy za tym wszystkim. W sensie, no, miśki to są powiedzmy jego zabawki, którymi kieruje, tak to traktuję. No i gdzieś tam z góry ktoś obserwuje ich poczynania. No i zawsze informował o tym, jak znaleziono ciało, a teraz tak jakby sprawca nie był obecny przy tym, więc nie miał jak poinformować. つまりだ。そうだ。なんだ。 No ale lisiasy, to już jest, no wiesz, zmienianie zasad. A to byłoby nie w porządku. No, lisiasty tak, ale jednak przez cały czas Monokuma trzymał się zasad. No i co, nagle, znaczy tutaj już nie mówię o zasadach Monokumy, tylko no o tym, co twórcy gry kombinują. Taki brak konsekwencji w swoich założeniach. Wszystko już? Nie, jeszcze nie. No właśnie, moment. Włączają się o 7.30. Ja chyba wcześniej powiedziałem wyłączają, już nie pamiętam. No ale włączają się o 7.30. A ciało zostało znalezione koło 9. A ciało jest suche. Znaczy, pomijając to, że je polaliśmy wodą. A jak kuraki? Coś się zmieniło? Było ich 5, teraz... Co? 4? Czemu są 4? Co do tego... No nie no, ktoś musiał go wypuścić przecież. Kurczę. No dobra, no to jeszcze zajrzyjmy do roślinki.
Ciekawe, czy będzie kill off. No dobra, czy coś się... No właśnie, tego tutaj nie było. To się zmieniło. Okej, jest mokre i pokryte błotem. Ale z drugiej strony... zupełnie czyste. A, no dobra, czy to wszystko tutaj? Jeszcze tutaj nawóz, czy coś takiego? Co to za fragment? Co? Ajejku. Lisiasty, powiedz mi, dokąd mam iść? Co to za fragment, którego szukam? Czy mapka mi to powie? Okej, dobra. No właśnie, to było to. Cześć. Moment. Były szafki. Od 1 do 6. Na tej strzelnicy chyba? Dokładnie. Dobra. Mamy klucz do dojo. To jest dojo, po prostu. No okej, to chyba tyle. Jeszcze nie. No gdzie jeszcze, no?
なんだ。おい。Podprześcieradłem. Okej. Mamy dokumenty o Mukuro. No dobra, dziewczyna znała się na broni, była ogółem tam żołnierzem jakimś. Widzisz, lisiasty, dlatego uważam, że Monokuma trzyma się bardzo tych zasad. Skoro no, teraz nawet chciał pociachać Sakurę za to, że się wpakowała do pokoju. O! Widzisz, lisiasty? Więc mówisz, że musisz postępować za swoimi zasadami, tak? Okej, dowiedzieliśmy się, że Kyoko nosi rękawiczki, żeby ukryć jakieś blizny.
なんだ不眠ねそう何だ決まりだつまり No to ja już... Aha, nie, ja mówiłem, że Mukuro nie jest ofiarą, a oni mówią, że nie jest mordercą. No to... Znaczy, Boże, że Kyoko nie jest ofiarą, o! Zagmatwałem się kto, co i jak. Otwórzmy wreszcie tę szafkę. Dobra, a co jest na dole? Zakrwawiona taśma. W ogóle lisiasty, który to jest już odcinek? A możesz mi powiedzieć dokładnie, która minuta z ilu? No tak, to wiem. Okej. No to nie musisz mówić lisiasty. Lisiasty, przypomnij mi, jakie opcje dialogowe będą, żeby zobaczyć to zakończenie. なぜだ。もしかすると。うん。うっ。ニャホ。
ねえ。Dobra, zaczynajmy. Znaczy, wiedziałem, że to nie ona jest ofiarą, więc wiedziałem, że się po prostu pojawi. Oczywiście, że nie umarłam. No, wiedziałem to cały czas. Wow! Rzeczywiście podmartwana sprawa. No, kto zabił? Mam wrażenie, że tutaj nie będzie żadnego winnego. Ciało wybuchło. Koniec sprawy. Tylko szóstka. Nie no, ktoś musiał to zrobić. Poprzez eksplozję ciało ofiary jest nieznane. Ale, no, już było martwe przed wybuchem. Została dziabnięta nożem. A, i wcześniej dostała jakimś, no, czymś w stylu metalowej rury, tak? Eksplozja spaliła górną połowę ciała. No tak, dół był suchy, sztuczne paznokcie, tatuaż tej grupy żołnierzy, fragment bomby. No, spryskiwacze nie działały, a powinny, przez co ciało nie było całe mokre. To jest nóż, który miał Makoto, ale go stracił. To mnie zastanawia, jaki to będzie miało związek z tym wszystkim. Z jednej strony brudna narzuta, z drugiej zupełnie czysta i sucha. Brakuje też kurczaka, co to ma do rzeczy? Skoro mówi, że był przez cały, że byli przez cały czas na tam, na tej sali gimnastycznej. No to tylko Kyoko to mogła zrobić? Nie chce mi się wierzyć. Ale, no, no kurde, no przecież to nie my wiemy o tym, a oni byli, znaczy tak przynajmniej mówi, że byli.
Znaczy, to na pewno były zwłoki. Znaczy, według dokumentów Monokumen, tak. No, one nigdy nie kłamią. To byłoby bez sensu, żeby tam czasami pojawiła się jakaś bzdura. No i no to musi być Mukuro. No skoro ma tatuaż, to nie ma innej opcji. Mówiłeś, że to jest najtrudniejsza sprawa. Jest dużo dziwnych rzeczy, jak ta narzuta, która po prostu była. Kurczak, który po prostu zniknął. No ale tak to, no wszystko wskazuje na to, że to była Kyoko i że to Mukuro. Nie no, chwila, moment, przecież tutaj jest kolejna niezgodność. Rozprawa nie mogła się zacząć, bo brakowało jednej osoby, czyli Kyoko. Ale przez całą grę brakowało jednej osoby, 16 ucznia. Czy to jest kolejny błąd logiczny, czy to jest... czy to będzie jakoś wyjaśnione? No i co do tego mają strzały? Przecież strzały nigdzie nie były wykorzystane. Ani do tego morderstwa, nie było ich na miejscu zbrodni. To czemu to jest jako dowód? Chyba mogę jakiś nowy skill sobie dodać. Jakiś taki, co będzie mało kosztował. O, chyba nie ma takiego, co? Dobra, to zostaje tak jak jest. Lecimy. Lisiasty, powiedz mi, czy to będzie wyjaśnione w takim razie? Skoro chcesz to przemilczeć? Znaczy, no powiedz, to nie będzie spoiler, jak powiesz, hej, to będzie wyjaśnione. あとはお前らに任せるよ。まずは被害者の特定からだ。正体不明の被害者。死んだのはキリギリッチだべ。キリギリならす。違う。あれは幽霊だべ。お、 to na pewno duch. 足もあるけど。Okej, lisiasty. おそらくそれは 進化を遂げた最新鋭の幽霊なんだべ。バカバカしいに。だったらキリギリさんの特徴と。キリ。ちょ、な、ね、理解。え、理解。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 理解
te rękawiczki, tak? Znaczy, bo dla mnie to było bez sensu, no dlaczego ofiarą nie jest Kyoko? No bo kurde, stoi przed nami, więc jej twarz też jest dowodem na to, że nie ona była cokolwiek należącego, do jakakolwiek jej część ciała będąca przed oczami bohaterów, to dowód na to, że no ona nie umarła. Czemu oni się zastanawiają nad tym, że to nie była Kyoko, no? Moment. Przeczytajmy jeszcze raz. Okej. Ale głupoty.
爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはキリギリッチなんだからな。バカバカしい議論だ。Ej, lisiasty, czy tutaj coś muszę podmieniać? To mi pasuje. あのだってあの死体って付け爪をしてあんな付け爪をしてたら手袋をそれにキリギリさん手を隠したい人が付け爪をしてるなんて知らんのか女心は女心を知らないどうだキリギリこの手袋は日常生活に支障をきたさないように私の手の大きさに合わせて作られている付け爪なんかしていたらこの手じゃあこれではっきりしたよね当然だろうキリギリはそこじゃああの被害者って誰なんだ最初からそう言っているおのだ bra no to tatuaż no tylko to się przyda do identyfikacji モノクマファイルにも記述はないわね。死体の身元がわからないとなると。それは違う。死体の身元を知るための手がかりなら。Czyli Lisiasty, mówisz, że będzie wyjaśnienie, dlaczego. Monokuma mówił, że nie można zacząć rozprawy, bo kogoś brakuje, mimo że tak naprawdę przez cały czas brakowało 16 ucznia, tak? Jestem ciekaw, Lisiasty. Co to się okaże? Nie wiem. O jejku. O! Dobra, już wiem. Po prostu musiałem poczekać na odpowiednią literę. Fendir, świąteczny okami. Hokuo Shinba ni toujou suru oko, Hokuo Shinba no... Sabisa ni bungaku shouju... Okami no kokui... So nanda. Ano shitai... Tsumari... Ikusaba mikuru datta nda. ちょっと待ってよ。そうなんだ。今回の学級ス。どういうこと？黒幕が死んでる。そうじゃない。戦場ムクロが黒幕だという。でも超高校級の絶望って。いや、そもそも俺が見た戦場ムクロの戦場ムクロは確か。キリギリ教皇お前が苗木に教えるつまりキリそれじゃあ戦場ムクロずっと姿を消しててようやく普通つまり重要な当時戦場ムクロは俺たちと同じじゃあ
やっぱり希望がある。いいえ、学園長。だが戦場ムクロの私の情報は。はいはい、今は学級裁判中ですよ。それ以外の死後は。いいだろう。必ずお前の正体を見つけ出してやる。俺、僕はそういう挑発。さて、お前らが混乱しないように、学級裁判が起きるのは学徒の点をしっかりと当た、つまり被害者も犯人も。じゃあ戦場、いや17人目の高校生が隠れてるって可能性もありません。参加者は全部で10。マジかよ。じゃあ誰よ。慌てるな、すでに容疑者は絞られ。苗木、お前には分かっているはずだ。絞られている。俺だ。絞られている容疑者。どうしてそうなる。いいだろう。昨日の夜時間直後にその場所に死体がなかった。あ、いい。Przypomnij mi, jak będzie ten wybór. Żebym się nie zapomniał go pokazać. その後、俺たち4人は体育館で、その間、俺たちは警戒のため、つまり、俺たち4人にはアリバイ。逆に、私と苗木君にはアリバイ。そういうこと。あのさ、ちょっといいかな。何か反論があるのか。反論の前に、殺人が起きた時間帯を。そうすれば何かわかるかも。好きにしろ。誰か協力して。俺はトガミッチと一緒に植物庭園に死体がないのを確認してるぞ。あれは夜時間直後、夜10時くらいだったね。つまり殺人が起きた。そこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間帯ってこと。あれでも、鶴橋を取りに行ったフカワッチが。俺だ。死体を発見したのは9時だったはずだよ。Na razie idzie dobrze, Lisiasty. No tak, średni. それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイリー、何か反論があるなら言ってみろ。No to ja już wiem, nie podpowiadaj, Makoto. Moment, jeszcze jedna rundka na wszelki wypadek.殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から。それは違う。いや、殺人が起きたのはよ。なぜそう。植物店、あのスプリンクラーは、つまり死体が、あの死体は。ちょっと待ちなさいよ。私死体は深さん。
濡れてるわ。そうじゃなくて、スプリング、そうやってスプリング、スプリング、見たくないから、どうやってたのよ。知らないわよ。待ちなさいよ。私が正しいのよ。どうやってたのよ。知らないわよ。待ちなさいよ。私が正しいのよ。見たくないから、私はすごいの。見てないから、どうしたらなのよ。知らないわよ。スペリ、これで証明するよ。スプリンクラーのせいじゃないってことは、あの死体って上半身だけ、もし死体の、説明を。どうして死体の上半身だけが濡れてたのか。あの死体が燃えた時、僕、じゃあ死体、そして死体がスプリンクラーが作動する。じゃあ殺人が起きたのは、あ、でも苗木のアリバイがないのって。だったら苗木っちに犯行は不可能だべ。そうなるとアリバイがない。一つだけ言っておく。私がここで処刑されたら、この学園の謎だから。で、つまり、お、当然でしょ。私、これは黒幕の罠なのよ。黒幕、この苦しいよ。そりゃ苦しい。前はダン、はーい、あ、まっだが、キリギリ、お、キリギリは戦場ムクロを超高校級だからこそ、戦場ムクロを殺し、だが実際は違う。戦場としてキリギリに、それが動機があってアリバイがないとなると、アリバイがないのは私だけじゃない。死体がスプリンクラーで濡れていないから。どうした。死体をスプリンクラーで濡らさない方法があるから。面白い。現場にあったあるものを死体にかぶせれば、czyli taką satysfakcję, że wszystko robię od razu, nie muszę się dłużej zastanawiać, wiem co i jak, dobrze idzie, nabrałem trochę wprawy. シートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。まずすべて przeczytam。Czy tutaj muszę coś wymieniać, lisiasty?
ビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたの。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。Oj, tutaj już mi nic nie przychodzi do głowy. Czy to, co było na pomarańczowo, to jest to, w co muszę strzelić? Dobrze mi się wydaje? O, tu się straciło. Czy w to miałem strzelić, ale czymś innym? Okej. きれいなままで当然だべ。Krew jeszcze nie wyschnęła. 犯人は死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたの。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのは。No ale to jest prawda, że było brudne tylko z jednej strony, więc no czemu miałbym temu przeczyć?スプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。Jeszcze raz. Muszę strzelić w to ostatnie. 犯人は死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたの。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったね。 OK、 strzelę tym。 Pasuje mi to。 Bo no była krew i jeszcze nie wyschnięta。 Strzelaj。 No szlak by to。 Jeszcze raz。 No。 Przecież to nawet nie nachodziło na to pomarańczowe。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。あ、やっぱり
片面だけが綺麗な状態ってだってさ爆破される前触ると汚れる危険性があるどてこさめごみにすくどしゃどしりしゃすてそんな死体にビニ犯人が洗ったんじゃねビニそれなら両面を洗い流さずそもそもその時の死体の血自体が犯人の偽装工作だとしたらつまり犯人はビニールシート地帯の上から偽物の血をまいて偽物の血わかった保健室の輸血用前に山田っちが死んでのと tutaj wejdzie pewnie zakrwawiona taśma Nie wiem, że to jest krew kurczaka? Ej! Ej, dobrze! Ja tak trochę pół żartem, pół serio to powiedziałem. だとしても少々引っ張る犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごしその後で偽物だが死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れあの時の死体は違ったぞ血で汚れていたのは周辺の床確かにだとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて前もって白衣に血を付着させたお前もって白衣に血をあなたたちが発見した時の死体ってその白衣をちゃんと着ていたの いや袖を通していなかった上から白衣をかけられただけの状態だったよじゃあごめん話につまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動それなのに死体が濡れなかったのはそしてその後あらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣犯人はこれら一連の偽装工作殺人はスプリンクラーが動く7時確かにその方法なら7時だけどさスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけない大した時間はかからないビニールシートを回収した後用意しておいた白衣大した時間はかからそれは朝比奈さんは食堂で苗木君と会った後彼と一緒に行動したの ale jaki znajomy? Ten co z nim zawsze grasz? Czy inny? Wyjdź już telefon po prostu albo po prostu odbierz i powiedz, że nie możesz rozmawiać そのくらいの時間的余裕はあったの不可能とは言い切れないはずよどうやらキリギリの言う通りのようだ苗木のアリバイは不十分だO, tak mu powiedz, lisiasty. Sate to. Naegi no alibi ga fujuben to naru to. Yogisha wa na. Realu na hanashi, docchi ga hannin da be. Yoshi, omoi kitte un ni makasekka. Nibun no ichi no ka. Ha? Daru? Sou janakute. Nanda? It. Ano sa, genba ni kurokoge ni. Aa, bakuatsu mae no shitai.モノクマファイルによると腹部から背中までぶっ刺さってたらしいぞであのナイフどこかで見た気がしてそれを思い出しちゃったおーねー
Kolejny dowód przeciwko Makoto. Czy ona specjalnie dała przy wszystkich ten nóż mi, żeby już mieć alibi, że to nie ona? Hej, ja nie miałam tego noża, to Makoto. No to jest prawda. Znaczy nie, moment. Może to nie jest ten sam nóż. Lisiasty, czy tego mam użyć? Okej, chyba mam. その偽装工作の話でも嘘だべ。さっきは思い出したよ。犯人は死体にビニールシートをかぶせた後で、つまり被害者があの白衣を着たのは、それがどうしたって。だけどさ、僕、ナイフは白衣の上、死んだ後に刺させられた白衣の上から刺さっていた致命傷になるわけないんだ。同じ箇所を2回刺した可能性はどう。 モノクマファイルに書いてあったはずだよ。ナイフによる刺し傷は一つだって。そうだ、せい。じゃあ、あれも犯人の偽装工作だったんだよ。きっと本当の致命傷に目を向けさせないために。その後死体が爆破され、あの爆破のせいで死体は、つまり証拠隠滅、それこそが犯人の目的だったんだよ。 死体発見時にナイフの傷を印象付けておき、そうすることで最初の印象だけを残したまま。あ、ちょっといい？そもそもの話なんだけどさ、結局あの爆発って何だったの？真面目に頭を働かせろ。
わざわざ答えるまでもない。変だったら教えてよ。教えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内で。それだけは違う。確実に言え。ないに答えてやれ。話が進む。Nie wiem, myślałem, że ktoś strzelił w tę bombę i dlatego wybuchła. Nie chodzi o fragment bomby, tak? Naprawdę? Ja myślałem, że to będzie zbyt oczywiste, dlatego szukałem czegoś bardziej wyszukanego. Ej! このクマを解体した時に取り出したあの爆じゃあ、あの爆発ともかく、これで犯人の目的は明らかになる。犯人はナイフの傷を致命傷に見せ、そんなことをして解く。もう一人の容疑者である。なんだ。いや、もう少し慎重に話した。そうだね、確かに。まあ、いいだろう。どうせ結末には変わりはない。No okej, czy mi się dostała w głowę po prostu? Jeśli nie będę musiał wymienić, no to... Ej, mam wymienić czy nie, tak w ogóle? A, moment, źle, źle. では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だろ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによる。あ、いやいこう。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。なと。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのか。モノクマファイルによるか。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。Kurczę, ale w co mam strzelić? Lisiasty w knife? では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。Albo w to? 爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。Co się stało? モノクマファイルによるか。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。
では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。No, jej, kuliszasty. Czas mi to napisałeś. Dobra, w co mam trafić? W to pierwsze mi tak przychodzi do głowy. Ale to mi potwierdź. Znaczy, całe zdanie koliduje z... Ej, co? Nie mam... Ej, muszę na nowo zabrać. Które mówiła Toko, kolidowało z tym, żeby w to strzelić. Bo ona powiedziała, że to nie był nóż, prawda? No, no nie był, to prawda, to się zgadza. I co, lisiasty? Okej, czyli dobrze myślałem. Znaczy, za drugim razem, co prawda. Ale nie podoba mi się to, że trzeba było wymienić, bo przecież ja od początku wiedziałem, że chodzi o uderzenie w głowę. I o tym jest wspomniane w dokumentach Monokumy. Więc mi od początku o to chodziło, ale gra nie, musisz wybrać dokładnie. Która to jest już w ogóle minuta tego czwartego odcinka u niego? Połówka. Tego mam użyć, lisiasty, bo tak mi się coś wydaje. Oj, ale biorąc pod uwagę ich odpowiedzi... Nie pasowało mi tamto. No, lisiasty. Po prostu liczyłem, że będę musiał odbić zupełnie inny argument, a nie to na temat broni. Po prostu
myślałem, że coś będzie na temat tej karty, no, tej karty klucza do szafki, że będzie trzeba to wykorzystać. Po prostu próbowałem zgadnąć, co będę musiał odbić. No jak skleił w środku, no to raczej tych śladów krwi tam nie będzie. Okej, lisiaste. I przypomnij mi, co mam wybrać? Tę pierwszą opcję na samej górze, tak? もちろん証拠があるからだ。ん?まさか犯人をかばっ、そんなことをしてどうなるか。もしお前がかばった人物が犯人だ、俺たちの全員だったらお前の手で示してやれ。 ちょっと待って。また。いや。かばうとかそういうことじゃなくて、キリギリさんに聞かなくちゃ。キリギリさん。昨日の夜、あの時何があった？それを私は To wiele wyjaśnia. No, i daro. Udawa. Ciotto, maczgała na idę. Watashi. Masaka. Omae. Dakedo. Watashi ga hanin. So deshou. Czy tutaj będzie coś do wymiany? ヤクヤ様は私に隠し事するわけないじゃない。キリギ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか。さっきのあなたたちの推理で、私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。 今の言葉はどういう意味だ。そのままの意味、私が犯人じゃないということをあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか。ヤクヤ様は私に隠し事するわけないじゃない。キリギ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか。
Chyba nie to miałem zabrać, co lisiasty, ale wziąłem, bo po prostu było sobie.今のことは、どういう意味だ。そのままの意味。私が犯人じゃないということは、あなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか。ヤクヤ様が、私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか。さっきのあなたたちの推理だと、 To miałem zabrać? Kurde, nie wiem co. Są chyba trzy opcje. お前の犯人ではない根拠があるとでも言うのか。さっきのあなたたちの推理だ。私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。 No teraz to mogę sobie popróbować po prostu, no. O Jezu! O! Chciałem w to strzelić. Lisiasty, miałem w to strzelić? その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。今の言葉はどういう意味だ。そのままの意味。私が犯人じゃないということを、あなたが一番よく知っているはず。 Dobrze, lisiasty. Zapisane. リリーさんの言葉には、そうだ、そうだよね。そう言うからには聞かせてもらうわよ。
czy tutaj mam coś wymienić? Bo zauważyłem taką zależność, że kiedy jest tylko jeden pocisk, to zazwyczaj wtedy coś jest do wymiany. O, nie? Znaczy, no, nie miała kluczu do swojego pokoju, ale miała klucz, który otwiera wszystkie pokoje. Ale moment, wszystkie, czy wszystkie zamknięte? No tak, no każdy pokój w szkole, no to... To by się zgadzało. No tak, o tym mówię. Makoto, o to chodzi. Okej, dobra. No to wiem, po prostu w to następne. I znowu, to następne będzie tym, co dokładnie miałem na myśli w pierwszym. それを使えば、ギリギリさんは。どうやら認めるんだな。いいえ。私は、だとやわなだとしても。そう、私、そういう意味。本当に、はい、はい。残念だけど時間切れ。タイムアップだぞ。ギリギリさんが遅刻したせいだよ。というわけで、そろそろ当日も来るは決まり。うっぷ。
Cóż za zakończenie. Ojejku. Chwila, co? To było bardzo niepokojące zdjęcie. Też słyszałem, że jak to się wybierze, to po prostu... No właśnie, Makoto powie, że nie może teraz uciec, no i po prostu... Wybierzemy wreszcie prawidłową odpowiedź. キリギリの室を認めると。そうか。キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのは。でもキリギリッチの部屋の鍵を持ってたのは。だが俺にはアリバイがある。夜時間に植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置く。じゃあキリギリッチの部屋に。考えられる可能性は一つだけだ。あらかじめ自分が持っていた鍵を。あたかもその場で見つけた。それって苗木のことだよね。そうとしか考えられない。ちょっと待ってよ。そうじゃないって。もう一度考えてみようよ。あ、そもそもこの学級裁判自体がおかしいんだよ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもそれにキリギリさんも言ってただろ、黒幕の罠だって。だからきっとこれは、はい、はい、時間切れ。どういうこと？タイムアップ。キリギリさんが遅刻したせいというわけで、そろそろ投票。投票。Lisiasty, nie będzie komiksu? To może dlatego u niego ten rozdział był krótszy. Co takiego? してもらおうとは思わないわ。では張り切っていき。Naprawdę? W ostatnim rozdziale gramy jako Kyoko w takim razie? Czy się coś tutaj zmieni na końcu? Lisiasty, która minuta odcinka? Ech. A chciałem chwalić, że dla takiej krótkiej scenki, która tak naprawdę nie ma znaczenia, przygotowali osobną animację śmierci dla Kyoko. No ale okazuje się, że po prostu podmienili grafikę postaci i mamy to samo.
아. czyli jednak. 아레 trochę bez sensu ten twist. Skąd ona się niby wzięła? Przecież już, no, się jej pozbyli, tak? Zobaczymy, jak to wyjaśnią. Okej, czyli tak jak myślałem, dostała się do sieci. No ale moment, no, czy to nie było trochę złamanie zasad, no że po prostu będzie egzekucja osoby, która będzie wytypowana jako winna? Czy to nie tak, że okej, jak nie w ten sposób, no to winny się ciebie pozbędziemy? Dlaczego to się powtarza? Dobra, to przeklikamy. Co się tutaj dzieje? Czemu była scenka z początku gry? Czy mu się to przypominało? No rozpakuj, co tam będzie? Wow. Jak się tu dostałaś? Okej, jedzenie. Super, fajnie, że pomyślała. No, chciałem to wybrać. Ale...
No tak, mówiła, że zapomniała. No to wiemy. Co, że jeden z nas no to też o tym myślałem, że któryś z nas może być mastermindem. Tak jak w tamtej książce, o której wam opowiadałem. No, i tak jak mówiłem, że może się okazać, że to naprawdę główny bohater. Możemy już wyjść. To gadałeś przed chwilą i przestałeś. O, dobra. Wow, bycie detektywem. Aha, i miała poszukać dyrektora. Bo jest jej ojcem. Ło! Dobra, klikamy dalej. Dobra, dawaj dalej, dawaj dalej. Dobra, jest mapka całej szkoły. No to hej, no to dlaczego ogłosili tamto morderstwo z takim opóźnieniem, no skoro są tak bardzo związani z zasadami szkoły? A, no tak, tamta sytuacja, tak. Okej, czyli nad mastermindem jest ktoś jeszcze?
Jest jeszcze jedna osoba. 17. Strasznie się to wszystko pogmatwało. I wiem, mówię to na końcu każdego rozdziału, ale tak się po prostu dzieje. Okej, okay, Ultimate Despair, czyli grupa osób odpowiedzialna za tragedię sprzed roku. Dobra, tutaj kończymy. Ojejku, ale się tak ciekawie robi. To jest już ostatni rozdział i ja najchętniej grałbym dalej, ale wiem, że czeka nas, no nie wiem, jeszcze jakieś 4 godziny gry. Może więcej, bo ten ostatni rozdział będzie trochę dłuższy z tego, co wiem. Dlatego przejdziemy grę na kolejnym live'ie, a potem jeszcze sobie sprawdzimy ten School Mode. Czyli tam jest jakaś inna historia, jakaś mini gra z zarządzaniem. No ale to innym razem. Na dzisiaj to tyle. Fajnie, lisiasty, że byłeś do samego końca. Na razie, cześć, pa, pa.